Szanowni Państwo, wśród nas jest wiele osób, które pamiętają radość, jaką przeżywaliśmy 5 lat temu, kiedy mniej więcej w tym samym czasie uroczyście oddawaliśmy do użytku nowoczesną halę sportową i nadawaliśmy naszej szkole imię, włączając ją w ten sposób w rodzinę szkół Jana od Biedronki. Już wtedy w głowach niektórych rodziły się marzenia. Jak zagospodarować plac, który pozostał po starych boiskach? I przyszedł taki pamiętny maj 2010 roku, kiedy te marzenia zaczęły nabierać realnych kształtów. Bo okazało się, że jeden z byłych uczniów przedwojennej jeszcze szkoły chce się z nami podzielić dorobkiem własnego życia. W tym tygodniu, wspominając tragiczne wydarzenia września 1939 roku, często mówiliśmy o patriotyzmie. Jak współcześnie rozumiemy to pojęcie. I nie trzeba daleko szukać, aby podać przykład ilustrujący tę postawę. Bo jakże trzeba mieć głęboko w sercu swoją małą ojczyznę, aby wyjeżdżając z niej jako kilkuletnie dziecko, dorastając za granicą, myśląc, jak mi to pan Zdzisław powiedział, po francusku, nigdy się jej nie wstydzić i nigdy o niej nie zapomnieć. Jakże trzeba być przywiązanym do miejsca, gdzie żyli przodkowie, aby zdobyć się na gest nieprzeciętny i niespotykany, nadzwyczajny. Pozwalam sobie tu użyć pojęcia, którego pan Zdzisław wobec nas i naszych dokonań często używa. Wyrażana przez pana troska i sympatia do młodego pokolenia, do dzieci, do młodzieży, może być dla nas wszystkich przykładem. I jeszcze jedno, panie Zdzisławie. Często pan do mnie mówił: Bóg dał mi za żonę anioła. Jestem pewna, że dzisiaj pana anioł gdzieś tam na górze spoczywa, a pani Irena, spoglądając tutaj na nas wszystkich, jest z pana po prostu dumna. Panie Zdzisławie, za wszelkie dobro, to materialne i to duchowe, płynące z pana serca, serdecznie, pięknie, w imieniu nas wszystkich dziękuję. Nadzwyczajnie było pana poznać. Podziękowania. Ja dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 3 miesiące troszczyli się o to, aby ten piękny obiekt powstał. Dziękuję władzom samorządowym, szczególnie panu wójtowi Zbigniewowi Strączkowi. Pięknie się wam państwo kłaniam wszystkim. I jeszcze na koniec dziękuję panu Krzysztofowi Sobelce i panu Tomaszowi Chmielowi za wsparcie, trwanie tutaj i troskę, jaką nas otaczali. Obiecałam to wam, panowie, i to czynię. Dziękuję. My, uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących w Kłaju, uroczyście przyrzekamy respektować reguły obowiązujące w sporcie, przestrzegać kodeksu szlachetnej rywalizacji, zawsze postępować zgodnie z zasadą fair play, szanować zdrowie swoje i innych, uczestniczyć w zawodach sportowych dla chwały sportu i honoru naszej szkoły. Przyjechamy. Jak wielka jest nasza radość, że mamy tak wspaniałą bazę sportową, wyrazimy to poprzez taniec radości,
Zapraszam najmłodszych uczniów naszej szkoły, aby ten taniec radości nam zaprezentowali. Zapraszam dziewczynki. Zapraszamy. Teraz przybył nam, proszę Państwa, nowy punkt programu, ponieważ zaproszony został nasz kłajowski chór, który tak wczoraj się podobał i dziś na zakończenie tych uroczystości na placu zaśpiewa pieśń. Hymn kłaju. Zapraszamy. Thank you.